streamingu się odbywa. Spoko. Dobra. Adam W. przed wami. Hehe. Adamie, opowiedz o sobie. Miłej zabawy. Dziękuję. Jeszcze raz witam wszystkich i dzięki, że przyszliście. Wiem, że na widok SQL-a to raczej uciekamy. Mam nadzieję, że was z tym dzisiaj nie zanudzę. Ja nazywam się Adam Wołk, nie ten Adam W. z poprzedniej prezentacji. Przynajmniej nie jestem świadom, żebym posiadał konto na takim portalu. Pracuję w Fudo Security, gdzie zajmuję się backendem i bazami danych, głównie Postgresem. Wcześniej 4 lata pracowałem w startupie, gdzie również zajmowałem się Postgresem i masą innych rzeczy, jak to w startupie. A jeszcze wcześniej 7 lat pracowałem w sektorze bankowym i tworzyłem centralny system bankowy w oparciu o Oracle PLSQL-a. I prawdopodobnie gdzieś tam mój kod nalicza odsetki na waszych kredytach, jeżeli nie macie, bardzo przepraszam. Jestem też deweloperem OpenBSD i współorganizuję tutaj w Warszawie grupę użytkowników BSD. Prowadzę bloga, czasami tweetam. Tyle o mnie. Teraz SQL Injection. Kto z was o tym słyszał? Łapka w górę, pełna sala. Kto wie, jak to wyeksploitować, jak to użyć? Sporo. Nie mam na blogu przykładów, bo przeważnie bloguję o... Nie masz przykładów wykorzystania SQL. Na statycznej stronie, dobrze. To czekam na wyniki. Okej. To w takim razie co to jest? Żeśmy byli na jednej stopie, chociaż wszyscy tutaj raczej mieli z tym styczność, wiedzą nawet jak to eksploitować. SQL Injection to jest nadużycie zaufania bazy danych wobec aplikacji i aplikacji wobec użytkownika. Czyli najprostszy przykład, mamy gdzieś jakąś wyszukiwarkę, użytkownik sobie wklepuje w nią jakieś hasła, znajduje sobie dokument, jest zadowolony. To, co użytkownik wklepał, aplikacja dokleja do jakiegoś zapytania, to zapytanie leci do bazy, dostajemy wyniki, jesteśmy zadowoleni. Problem pojawia się wtedy, kiedy do tej aplikacji siada atakujący, ktoś o złych zamiarach i stwierdza, ha, ten deweloper może nie pomyślał i wklei to, co ja tam wpisałem bezpośrednio do tego zapytania. Jeżeli tak zrobi i baza danych ufa tej aplikacji, to po prostu tą kwerendę wykona. Dlaczego ja to oddzielam? Może się nie spotkaliście z takim podziałem zaufania bazy danych do aplikacji, ponieważ no, baza danych wcale nie musi ufać aplikacji. Można stosować widoki, można stosować ograniczenia uprawnień. Aplikacja nie musi działać na koncie administracyjnym, nie musi mieć praw odczytu do wszystkich tabel i niekoniecznie musi mieć możliwość wykonania selekta z tabeli użytkowników razem z saltami i z haszami, tak? Teraz pytanie jest takie, no czy to jest nadal poważny problem? Jeżeli ktoś się zastanawia, to ten uroczy owad pochodzi z prezentacji OWASP-u, jest na Creative Commons, jeżeli ktoś się doszukuje licencji. OWASP publikuje taką statystykę top 10 błędów w aplikacjach webowych i od dawien, na pierwszym miejscu występuje właśnie błąd SQL Injection, a tak naprawdę generalny injection, ponieważ wstrzykiwać nie możemy tylko SQL-a do baz danych, ale można też wstrzykiwać komendy shellowe do aplikacji, które nasza web aplikacja gdzieś tam wywoła, czy masę innych po prostu rzeczy. Wszystko, co ma jakiś interpreter, parser, co przyjmuje jakiś język, który być może dynamicznie budujemy albo przekazujemy do czegoś, do jakiejś aplikacji, jakieś parametry, to tam możemy to wstrzykiwać. Tego XKDC pewnie większość z was widziała, a przynajmniej każdy, kto się kiedykolwiek zetknął ze SQL Injection. Polega to, znaczy bardzo prosta historyjka, tak? Do mamy dzwoni szkoła od jej tam syna, że mają problem z komputerami, tak? Jaki problem? Czy naprawdę nazwała pani swojego syna Robert apostrof, zamknięcie nawiasu, średnik, drop table students, średnik, dwa myślniki? No tak, a co? No, straciliśmy wszystkie dane naszych studentów. Mam nadzieję, że jest pani zadowolona. A ja mam nadzieję, że wyście się nauczyli sanityzować swoje dane wyjściowe, tak? I przejdźmy sobie po tym przykładzie, bo chciałbym, żeby naprawdę każdy poczuł, jak taki błąd się wykorzystuje, jak on jest wykonywany i to nam pomoże się przed tym być może bronić. Także to jest ten, ja już będę starał się tego nie czytać wielokrotnie, bo język sobie na tym połamie, przepraszam was. To imię naszego kolegi, będziemy od tej pory mówić Robert. Wyobrazimy sobie jakiś formularz, być może rejestracji albo logowania, to tak troszeczkę abstrakcyjnie, ale mam nadzieję, że mi wybaczycie.
wyobrazimy sobie jakiś kod, który być może jest tam na backendzie zaimplementowany, który to w niepoprawny sposób obsługuje. Ja wiem, że stosujemy ORM-y, do tego dojdziemy później spokojnie, to jest przykład. Więc mamy następującą sytuację. Przychodzi normalny użytkownik, rejestruje się, wpisuje, że ma na imię John. Gdzieś tam na backend trafia to w zmiennej name. Ktoś sobie to zinterpolował ze stringiem insert into student's name values %s w nawiasikach, znaczy w pojedynczych apostrofach, tak? Wybluje to następującego SQL-a, który trafi do bazy danych. Baza danych to wykona, mamy Johna w bazie danych, wszyscy są zadowoleni. Spoko. I to jest ten dobry przykład. A teraz przychodzi Robert i on grzecznie wpisuje swoje imię. Tutaj widzę, że mam błąd na slajdzie, nie zupdate'owałem. On grzecznie wpisuje swoje imię i tutaj się pojawiają problemy. Ten kod obsłuży to, tak jak poprzedni przypadek, poprawny. Natomiast to, co zobaczy już baza danych, po przejściu przez cały driver postgresowy w tym wypadku, wszystkie moje przykłady będą pod postgresa, natomiast to jest przenaszalne na wszystkie bazy danych, mniej więcej każda się w taki czy w inny sposób będzie tak samo zachowywać i być może lekko się będą różnić drivery czy składnia tutaj, jaką gdzieś używacie. Baza danych dostanie takie zapytanie i będzie je interpretować w następujący sposób. Insert into student's name values Robert i pierwszy apostrof zakończył nam ten string. Następnie na czerwono już widzimy ten wrogi input, który nam podał użytkownik, czyli to pierwsze zamknięcie nawiasu. I tu się skończyło dla bazy danych pierwsze zapytanie. I ona je wykona, wstawi rekord do studentów z imieniem Robert. I super, nie? O to nam chodziło. Tylko problem jest taki, że to nie jest koniec jego imienia, bo dalej on się nazywa DropTableStudents ze średnikiem i to jest nadal poprawna składnia i nasza aplikacja ma najwyraźniej uprawnienia do tego i dropnie nam całą tabelę, do której przed chwilą wstawiliśmy rekord. No to po danych. A teraz po co na końcu mamy te dwa myślniki? No bo ponieważ w tym oryginalnym inputcie, który przewidział deweloper, coś po tym %s było. Jako atakujący chcemy, żeby się nie wykonało to polecenie z błędem, bo wtedy baza danych nam odwinie transakcję i kurczę, te nasze zmiany się nie wykonają. Więc najlepiej jakoś powiedzieć, słuchaj, to co tam było, to zignoruj. I najłatwiej to zrobić wstawiając komentarz, tak? W ten sposób ktoś nam zaatakował aplikację, dropnął tabelę, mógł zrobić coś innego, mógł wyciągnąć dane. Takich możliwości jest wiele. Wyobraźmy sobie troszeczkę inny przykład. Powiedzmy, że macie portal zaimplementowany po staremu, tak jak na przykład ten, który nam kolega pokazał, gdzie wchodzimy i podajemy ID naszego konta, żeby zobaczyć swoje... Znaczy jak klikamy na zobacz mój profil, to tak naprawdę w URL-u ładuje nam się jakiś tam account view ID i tutaj jest nasz identyfikator konta. Ja wiem, że moglibyśmy mieć jakieś błędy enumeracji, tak, gdzie byśmy sobie podbijali powiedzmy te ID-ki, ale załóżmy, że tam jest taki check, który faktycznie sprawdza, czy ta osoba zalogowana ma uprawnienia do dostępu do tego konta, który jest podany w parametrze. Spoko. Natomiast jeżeli to jest bezpośrednio przekazane do SQL-a, bez żadnej sanityzacji, to również możemy mieć taki przypadek jak poprzednim razem. Mamy gdzieś wyobrażenie tego kodu, jak on może wyglądać. Znowu jest ten %s w pojedynczych apostrofach i interpolacja pytonowym operacją tego ciągu do, znaczy tej podanej zmiennej do tego zapytania. No i co się stanie? No stanie się tyle, że baza danych wykona to zapytanie, będzie bardzo, to jest jedno zapytanie, nie dwa, tak jak w poprzednim przypadku. I jak zmienia się ta kwerenda? Podaj mi wszystkie dane konta, gdzie identyfikator to jest pusty ciąg znaków, więc takiego konta pewnie nie ma, lub takiego, gdzie jeden jest równy jeden. To jest zawsze prawda, więc tak naprawdę moglibyśmy skreślić cały ten warunek, podaj mi wszystkie konta. Jeżeli to jest w jakimś frameworku, to może framework nawet za nas zrobi tą robotę i wyświetli to wszystko na ekran w ładnej tabelce. A być może nie, dokleimy .json do URL-a i wyświetli nam się to tak jak tutaj koledze w ładnej liście w JSON-ie, który sobie wrzucimy do jakiegoś toola albo zaimportujemy do Excela i zrobimy z tym cuda. Tak to działa. W skrócie, ponieważ pokazałem dwa przykłady ataków, takich narzędzi atakujący ma bardzo wiele. Może robić boolean-based blind injection. Na czym to polega? Na tym, że no nie zawsze atakujący musi widzieć w ogóle wynik tego, co zrobił. Na przykład może starczyć mu taka informacja, czy strona wyrzuciła się błędem,
czy zakończyła się operacja poprawnie. I może nie ma żadnego wycieku danych, w sensie nie wraca rekord, który on sobie może przeczytać, ale sam fakt, że kod po stronie bazy się wykonał lub nie, będzie zdradzać, likować byte po bajcie jakieś informacje. Na przykład moglibyśmy sobie wyobrazić sytuację, w której chciałbym sprawdzić, co się znajduje w jakimś polu z tokenem i wiem, że takie pole istnieje w bazie danych, albo je sobie zgadnę. I będę pisał zapytanie, gdzie w klauzuli where będę porównywał po kolei znaki tego tokena i badając responsy aplikacji tam, gdzie mi zwraca 200, albo tam, gdzie mi zwraca 404, albo jakiś 500 internal server error, tak? Będę wiedział, że to, co podałem w tej klauzuli where było poprawne, czyli faktycznie ta wartość jest na tej pozycji w tym polu, lub nie. I w ten sposób byte po bajcie wyciągnę sobie tą informację, co jest faktycznie w tym jednym konkretnym polu, mimo że to pole jest tajne, aplikacja mi je nigdy nie zwróci, a w ogóle nie zobaczy nigdy wyników tego zapytania. Time-based blind to jest podobna operacja, tylko oparta na tym, że będziemy korzystać z funkcji opartych na czasie, żeby badając czas odpowiedzi serwera stwierdzić, czy wykonała nam się jakaś ścieżka kodu, czy nie. Przykładowo wiele baz danych ma własne implementacje jakichś funkcji, które wykonują się pewien czas, na przykład pgsleep w Postgresie, można ustawić mu timeout na odpowiednim czasie, albo możemy skorzystać z jakiegoś mechanizmu, który wiemy, że ileś potrwa, jakiegoś haszowania czy innej rzeczy. Error-based to jest najbardziej typowe podejście, gdzie wklepuje, znaczy to się już teraz rzadko zdarza, bo rzadko który framework defaultowo raportuje nam cały komunikat błędu, ale jeżeli znajdziecie jakieś starsze aplikacje, a szczególnie korporacyjne, to wpiszecie apostrof w pole wyszukiwania i wypluje wam na ekran dwie strony zapytania jakiegoś oraklowego z ładnym kodem błędu i całym query, wszystkimi polami, jakie w tym query występują i całym złączeniem, jakie tam jest zrobione. To bardzo ułatwia atak takiej osobie, bo ona już zna strukturę, wie, jakie jest query po drugiej stronie, łatwiej się jej dopasować, łatwiej zbudować to zapytanie atakujące. Union-based, no możecie powiedzieć spoko, ja tam mam zapytanie, które idzie tylko z tabeli studentów, a ważne dane mam w transakcjach. Poza tym byłem sprytny i upewniłem się, że driver mojej bazy danych przekazuje tylko jedno zapytanie. Jeżeli tam będą dwa, to aplikacja rzuci mi błędem, tak? Więc nikt tam nic nie doklei. No nie do końca, ponieważ w SQL jest bardzo złożonym językiem. Można dokleić do takiego zapytania union all i dociągnąć sobie dane z innej tabeli, zupełnie z innej tabeli. To będzie poprawne zapytanie, baza danych złączy te dane z tymi danymi, które macie z tego bieżącego zapytania i atakujący sobie wylistuje zupełnie inną tabelę niż była w tym pierwotnym zapytaniu. To nie jest problem. Stacked queries tu jest pogrubione z tego powodu, że to jest przykład, który wcześniej widzieliście, czyli dokleiliśmy zapytanie do istniejącego zapytania. Tak robił Robert, dropując tabelę użytkowników. Out of band to jest ciekawy sposób eksfiltracji danych, gdzie do zapytania możemy, tak jak mówiłem, bazy danych mają masę narzędzi, można na przykład robić requesty DNS-owe, HTTP i w ten sposób likować kanałami, których nie przewidzieliście, dane bezpośrednio z bazy, na przykład zmuszając bazę do robienia jakichś requestów na DNS-y poprzez rezolwowanie hostów z waszego zapytania z tymi danymi, które chcecie wyeksfiltrować i wiele innych. Teraz powiecie, to jest wszystko skomplikowane, jakiemu atakującemu by się chciało. No, atakujący jest tak samo leniwy jak my, więc jest masa tuli, która to zrobi za niego. I ta lista, którą widzieliście poprzednio, tam był link, pochodzi ona z dokumentacji SQL Mapa. I SQL Map jest automatycznym narzędziem, które wskażemy po prostu na aplikację. Ono będzie próbować, ono zgadnie, jaka to jest baza danych, na podstawie komunikatów błędów, jakie otrzyma, zastosuje znane mu metody ataku i po prostu wyciągnie te informacje z waszej bazy. Nie potrzeba do tego eksperta, który grzebał w tych bazach od wielu, wielu lat. Po prostu zrobi to za niego narzędzie. Więc no, próbujemy się bronić przed czymś, co jest zautomatyzowane, a ochrona przed tym wcale zautomatyzowana nie jest. I być może dlatego też to jest na pierwszym miejscu UASP od tak dawna. I teraz tak, na domiar złego, nie tylko formularze są problemem. Jest wiele wektorów, jakimi można zaatakować aplikację, powodując błąd typu SQL injection. Ze świata postgresowego takim ciekawym przykładem jest Listen Notify. Nie wiem, ile osób to zna, ale to jest taki mechanizm jak Redisowy Publisher Subscriber, gdzie możemy zostawić sobie kolejkę, wysyłać na nim powiadomienia. I to działa bardzo fajnie. Nie wszyscy z tego korzystają, ale czasami się gdzieś skorzysta. Problem z tym jest taki, że to nie ma żadnej kontroli dostępu. W Postgresie każde konto, które ma możliwość
połączenie się z bazą danych, no jest kontrola dostępu pod tym kątem, że musi to być konto, które ma dostęp do bazy danych, ale może każdy może wysłać dowolną wiadomość na dowolny kanał i osoba otrzymująca te wiadomości nie ma jak zweryfikować, od kogo one pochodzą. Więc jeżeli byście starali się na przykład zabezpieczyć swoją aplikację poprzez stosowanie wielu kont w bazach danych z różnymi uprawnieniami i założyliście, że te wiadomości, które przychodzą po tym takim IPC, po tym publisher, subscriberze z jednego konta do drugiego są bezpieczne, to nie do końca, bo no, niestety konto, które wydawało wam się, że nie zrobi nic złego, może to być przejęty endpoint przez użytkownika i mimo, że on miał jakieś prawa tylko do, czy to do widoku jakiegoś i nie miał mieć prawa generowania jakichś notyfikacji czy tego typu rzeczy, to będzie w stanie to zrobić, bo nie macie jak tego po prostu ograniczyć. Upload plików może spowodować, że gdzieś później w dalszej części aplikacji spowoduje one SQL injection. Na przykład prosty przykład, wyobraźmy sobie portal, na który uploadujemy zdjęcia i chcemy wyciągnąć z tego zdjęcia dane EXIF-owe, więc ktoś tam odpala sobie w terminalu tula do EXIF-a, bierze output z tego EXIF-a i wstawia do bazy danych. Super, nie? Tylko teraz pytanie, czy zwalidowaliście to, co ten tool wypluł, bo być może ktoś tam wstawił jakiś ciąg znaków, który wywali SQL-a, tak? Corrupt data reused, nie wiem, czy się z czymś takim spotkaliście, ale przykładowo wyobrażamy sobie bloga, na blogu pozwalamy ludziom komentować swoje posty, jest fajnie, chcemy, żeby się dyskusje rozwijały, więc pozwalamy ludziom się cytować nawzajem specjalną składnią. I teraz mogliśmy zrobić poprawną walidację danych przy wstawianiu komentarza, ale czy pamiętaliśmy o tym, żeby dobrze obsłużyć cytat? Bo może się okazać, że dane już raz wstawione, zaufaliśmy im, wstawiamy cytat, a w tym cytacie pojawia się SQL injection poprzez właśnie to, że drugi raz przepuściliśmy coś przez walidację albo zaniechaliśmy jakieś przepuszczenie i nie uwzględniliśmy tego, że atakujący poszedł krok do przodu. Ha, ktoś zacytuje mnie i wtedy się mój payload odpali. Oraz OCR plus wiele innych przykładów. Do OCR znalazłem fajny przykład w sieci. Nie wiem, kogo atrybuować za to zdjęcie, ale jeżeli jest na sali, to dzięki, jest świetne. Jak nie, to proszę się zgłosić, chętnie przekażę wtedy informację, kto to był. Mamy jakiś system, podejrzewam, że w Polsce, do czytania tablic, tak, z samochodów, może gdzieś na przejazd autostradą czy coś tego typu. I tu widać świetny przykład. Ktoś dokończył, najwyraźniej znał strukturę tej bazy i wie, że tam w miejsce, gdzie trafia nazwa tablicy, po nim są jeszcze dwa pola, do których przekazuje zero, pewnie jakąś defaultową wartość, nie wiem, może kto to zrobił albo kiedy. Poprawną wartość tablicy, czyli ten pierwszy insert nam się nie wywali. Następnie dropujemy bazę danych tablicę, tak? I kończymy zapytanie dwoma myślnikami, żeby wszystko, co tam było wcześniej, się nie wykonało. Genialny przykład. I teraz pytanie, czy deweloper kiedykolwiek przewidział, że ktoś w ocerowaną tablicę spróbuje zrobić SQL injection? No, podejrzewam, że w tym wypadku to się może nie zdarzy, ale możemy sobie wyobrazić na przykład jakiś system, który automatycznie nagrywa ekran użytkownika, potem oceruje go i, no, i to gdzieś trafi do bazy, na przykład do przeszukiwania, tak? I czy tam jest SQL injection, czy nie? Prewencja. Co można zrobić, żeby się przed tym cholerstwem bronić? I czego szukać, jak próbujecie, nie wiem, jakąś aplikację open source'ową na przykład zbadać pod tym kątem albo wyeksploitować coś blackboxowo? Zalecenia ogólne takie, trochę ode mnie, trochę od OWASP-a. Ode mnie dobre API, stosowanie parametrów bindowanych, stosowanie ORM-ów, które mają dobre defaulty, do tego dojdziemy. Generalnie, jeżeli trudno się sobie czymś strzelić w stopę, to super. Najgorszym przykładem tego jest kursor execute z Pythona, o którego omówię, także zostawimy sobie to na następny slajd. Najlepszymi metodami w ogóle jest a. whitelistowanie, czyli wszystkie parametry, jakie przychodzą od użytkownika, nigdy ich nie stosujemy bezpośrednio. Widziałem wczoraj tutaj kogoś w koszulce z Perlem i to jest moment dla was, bo Perl to rozwiązał dawno temu. Mieli taką flagę tainted w interpreterze i to polega na tym, że wszystko, co przyszło z requestów CGI, nie można tego było bezpośrednio użyć. Interpreter na to nie pozwalał. Trzeba było regexpami wyparsować wartość z parametru do osobnych zmiennych i dopiero wtedy można było je użyć. I to polega na tym, że my znamy wszystkie wartości, jakie są poprawne i nie staramy się odfiltrować czegoś, co jest złe. W whitelistingu też myślę, że nie muszę na tej sali tłumaczyć. Natomiast tak to powinno być robione. Jeżeli chcemy na przykład umożliwić, bo czasami trzeba pozwolić komuś na
w pewnym sensie budowanie dynamicznego SQL-a. Nie wiem, czy to będzie jakieś generowanie raportu i trzeba pozwolić, z jakiej to będzie struktury, czy to będzie chociażby jakieś sortowanie i trzeba uwzględnić, czy to będzie ascending, descending, czy po jakimś konkretnym polu, które może być dynamiczne, to wtedy, broń Boże, nie dodajemy parametrów query, gdzie pozwalamy wpisać ASC, desk i tak dalej, tylko przyjmujemy na przykład wartość up, down, robimy sobie hasza mapującego i jak użytkownik wpisał up, to zmieniamy to na string descending, tak, desk lub down na ask i tak dalej. I to dopiero tą swoją wartość, którą my znamy i wiemy, że pochodzi od nas, dopiero ją używamy w naszym SQL-u, nigdy to, co wpisał użytkownik, bo nie zawsze to będzie w dobrej wierze wprowadzone. Unikamy dynamicznego SQL-a tam, gdzie możemy. Wiem, że nie zawsze się da, ale starajmy się tego po prostu unikać. Limit to jest fajna rzecz, którą warto robić. Dużo frameworków robi to by default, na przykład Django. Na czym to polega? No, większość zapytań nie musi zwracać całej bazy danych, prawda? Rzadko się zdarza, że chcecie, nie wiem, wszystkie rekordy użytkowników wyświetlić. I dobrze jest do zapytań nawet, które nie mają jakiegoś specyficznego limitu, mogą zwrócić pewną porcję danych, nadać jakiś odgórny limit, na przykład 100 rekordów albo 20 rekordów. Jak wam się powinie noga i będzie tam SQL injection, to dobra, to dalej będzie wyciek, to dalej jest problem, ale po 20 rekordów na raz i być może szybciej to znajdziecie, że ktoś tam trzepie wasze API niż jak to zrobi raz. Ale to nie jest, to jest nice to have, ale to nie jest rozwiązanie, tak? Przeglądy kodu to jest najbardziej skuteczna metoda zaraz po whitelistingu i z tym się też zgadza OWASP. Róbcie przeglądy kodu każdego SQL-a, jak się pojawia w waszej aplikacji, bo w ten sposób najszybciej znajdziecie problemy. I analiza statyczna kodu. I tutaj przykład taki fajny przygotował dla mnie kolega z pracy, Tomasz Duda. To jest narzędzie Bandit napisane w Pythonie. Ono czyta drzewo AST Pythona, więc to nie jest jakieś tam wyszukiwanie regexpami, gdzie się pojawia w kodzie SQL. I to jest taki całkiem fajny przykład. Tutaj nie widać całego tego query. Bandit został odpalony tylko z trzema metodami, które sprawdza, tak, jakieś B608, 611, 610. One są akurat powiązane ze SQL Injection, ponieważ narzędzie sprawdza, to jest generalny linter, on dużo więcej rzeczy sprawdza, natomiast w tym wypadku był odpalony na SQL Injection. I tu mamy przykład poprawnego użycia kursora execute, tu nie ma błędu, natomiast jest błąd, zinterpolowana jest nazwa tabeli i użyty Pythonowy format, i to jest SQL injection, bo zanim to trafi do cursor execute, to tutaj już atakujący może wprowadzić co chce. I sprawdzałem, czy on faktycznie to znalazł, czy mu się tylko wydaje, i otoczyliśmy tego formata nawiasami, żeby się upewnić, że on nie szuka stringu, po którym występuje format, i dalej to znalazł. I użyliśmy poprawnego API też z PsychoPG2, tam jest SQL, który też ma metodę format, która też ma taką samą składnię, do tego też dojdziemy i to jest troszeczkę tricky. I wtedy wiedział, że to jest poprawione, więc on taki głupi nie jest, natomiast trochę false pozytywów na pewno też z tego będzie. Fajnie odpalić raz na jakiś czas takiego tula i przejrzeć jego wyniki, natomiast no, nie ma co ukrywać, że na tego będzie dużo false pozytywów z takich tuli i to przeglądów kodu nie zastąpi. To jest fajny dodatek. Następnie, co można zrobić więcej? No, można stosować preparowane zapytania. Bazy danych oferują taką funkcjonalność, gdzie możemy, jeżeli wiemy, że mamy zapytanie, które wykonujemy wielokrotnie, możemy powiedzieć bazie, hej, masz tutaj SQL-a, ja do niego będę podstawiał dwa parametry, będę to wywoływał pod taką nazwą i tylko te parametry się będą zmieniać. Baza sobie to sparsuje raz i potem za każdym razem będzie reużywać ten kod, tam nie ma już wtedy jak wstawić niepoprawnych wartości, ponieważ parsowanie już wystąpiło. Jest to też wydajniejsze. Niestety nie każdy driver to udostępnia. PsychoPG2 tego nie robi, korzysta z PQExec, funkcji w C z lib PQ Postgresa. Mają w planie korzystać z PQExec params w PsychoPG3, ale do tego jest jeszcze troszeczkę daleko. Można ręcznie tworzyć zapytania preparowane, natomiast to już będzie analiza w waszej aplikacji, czy potrzebujecie w danym momencie. Można stosować procedury składowane.
żeby budować w pewien sposób ograniczony interfejs do tej bazy, widoki i ograniczać same uprawnienia, na przykład poprzez row-level based security albo uprawnienia do tabel, bo być może aplikacja nie musi czytać wszystkiego. Na tych trzech metodach, czyli procedurach składowanych, widokach, ograniczonych uprawnieniach, kiedyś zbudowałem mechanizm autoryzacji w Postgresie, który polegał na, który działał mniej więcej w następujący sposób. Była tabela z użytkownikami, w której oczywiście było pole z haszem, natomiast był wystawiony widok bez tego hasza, bez salta, czyli nie mógł po prostu odczytać tej kolumny. Aplikacja webowa mogła czytać cały widok, więc nie miała dostępu do hasza. Mogła wykonać procedurę składowaną. Ta procedura składowana miała dostęp do tego pola z haszem, mogła wykonać funkcję skrótu i porównać wynik z tym, co było zapisane w tabeli, zwrócić informację, czy użytkownik został zautoryzowany. Więc nawet jeżeli ktoś by nam zhakował tą web aplikację i uzyskał taki sam dostęp do tej bazy danych na tych samych uprawnieniach, no to może wylistować wszystkich użytkowników, ale już nie ich hasła, ponieważ do tego nie ma dostępu. Innym ciekawym przykładem jest na przykład searchpad w Postgresie i to też warto po prostu zagłębić się w bazę danych, jakie używacie, jakie metody i mechanizmy ona udostępnia, albo jakie pułapki się w niej znajdują, bo searchpad jest trochę taką pułapką w Postgresie. To jest coś takiego jak path w Bashu, tak, czy w jakiejś innej powłoce. Polega to na tym, że baza będzie najpierw przeszukiwać rzeczy w schematach podanych według tej ścieżki i domyślnie tam na początku jest public. Więc i domyślnie też będzie, obiekty będą też domyślnie tworzone w publiku. Więc wyobraźcie sobie sytuację, że macie wiele aplikacji w jednej bazie danych i każda z tych aplikacji korzysta z różnych schematów i tak są izolowane od siebie, natomiast wszystkie mają wspólnego publika. Więc jeżeli ja wiem, że ja mam aplikację A, może na jakimś shared hostingu, w schemacie Adam i ktoś inny ma drugą aplikację w schemacie X, i ja wiem, że w jego aplikacji jest jakaś struktura o jakiejś nazwie, to ja mogę w publiku zrobić taka, która to zamaskuje i być może on zrobi selecta z mojej struktury, którą ja zrobiłem publicznie. Więc warto zawęzić tego searchpata. Django. Dotarliśmy troszeczkę do Django w końcu. Patrzę, jak z czasem stoję. Ok, no to luź. No to nie będę przyspieszał w takim razie. Jeżeli chodzi o Django, oczywiście stosujemy ORM-a. Natomiast i w większości przypadków, gdzie stosujemy samego ORM-a, jesteśmy relatywnie bezpieczni. Rzadko się zdarza, żeby ORM wygenerował query, znaczy przeważnie jest to błąd wtedy w samym ORM-ie i tak mielibyśmy problem. Natomiast nie wszystko da się ORM-em zrobić i pojawia się w tym ORM-ie surowy SQL bardzo często. Jeżeli pracujecie z dużymi aplikacjami, to na pewno widzieliście, że pojawia się w nich surowy SQL, czy to z powodów wydajnościowych, czy z powodu po prostu wygody, ponieważ łatwiej jest napisać coś z surowym SQL-em niż złożyć jakiegoś potworka z ORM-a. I takich mechanizmów Django posiada kilka. Jest nim raw SQL, extra, customowe wyrażenia, które sami napisaliśmy i będziemy stosować, to są przykładowo w Django zdefiniowanych jest kilka customowych takich wyrażeń, przykładowo count, length, to są przeważnie funkcje albo jakieś złożenia na języku, które stosujemy potem w liście parametrów. Możemy pisać własne i tam też można popełnić błędy. I customowy SQL. To jest prawie to samo co raw SQL, ale to jest tak naprawdę sięgnięcie do drivera w głąb pod Django i ominięcie ORM-a. No to najpierw raw SQL. Na górze mamy zły przykład, czyli jak nie powinno się tego robić. Na dole mamy dobry przykład. Co jest w tym złym przykładzie? Pierwszy z nich to jest poprawne wywołanie, ale błąd jest tutaj. Procent S został otoczony pojedynczym apostrofem. To powoduje, to pomimo tego, że wydawałoby się, że ten kod przejdzie nam przez, driver nam to przepuści przez DB Escape'a, tak, ucieknie nam te wszystkie niebezpieczne znaki, ale ponieważ tutaj już jest dodatkowy znak, to pozwala tak naprawdę dalej wykonać błędny kod. Ponieważ to się raz zeskapuje, to już jest zeskapowane, dokończy się i ten kod się po prostu wykona jako dodatkowe query. W drugim przypadku mamy ten sam problem, ale spowodowany tym, że stosowana jest interpolacja znaków w Pythonie, czyli pomijamy driver.
pomijamy driver, więc wysyłamy tak naprawdę SQL-a takiego, jaki jego atakujący chciał wysłać do bazy danych. A niżej mamy poprawny przykład użycia, czyli %s, przekazanie parametrów w formie tupli lub %s z nazwą i przekazanie słownika, w którym ta nazwa się znajduje. W tym wypadku musiałby to być klucz o nazwie name. I to są poprawne przykłady. Tutaj, co jest ważne, PsychoPG2 nie pozwala bazie zrobić tego escape'owania, tylko robi to samo po stronie Pythona, więc to zostanie zrobione zanim to dotrze do bazy. Natomiast to jest właśnie bezpieczne podejście, jeżeli jest podany drugi parametr i nie ma tutaj żadnych dodatkowych sekwencji, znaczy nie sekwencji ucieczek, tylko apostrofów, którymi próbujemy otoczyć ciąg znaków. To za nas robi driver. Django Extra. Extra stosuje się wtedy, kiedy chcemy dokleić coś do istniejących zapytań SQL-owych. Przykładowo chcemy mieć dodatkowe parametry w selekcie, chcemy, nie wiem, jakieś pole przepuścić przez jakąś funkcję, jakiegoś counta czy lengtha, czy chcemy zrobić jakieś podzapytanie z innej tabeli albo z innego miejsca w systemie. I tutaj taką najprostszą regułą jest to, że extra to jest to samo co raw, więc stosuje się tak samo jak ten poprzedni przykład. To znaczy w klauzuli select nie można otaczać %s pojedynczymi apostrofami i parametry muszą być przekazane w select params, a nie zastosowana jakakolwiek forma interpolacji w Pythonie, czy to będą f-stringi, czy format, czy %s, nie powinno się tego stosować. Jak widzicie to przy SQL-u, z pewnymi wyjątkami, do których dojdę, to jest to prawdopodobnie SQL injection. I poprawne przykłady zarówno dla selecta, jak i dla where'a. Where'a stosujemy, kiedy chcemy coś dokleić do where'a, który wygenerował ORM. Też korzystamy z where params i to jest też to samo, co raw SQL params, tylko doklejone do query wygenerowanego przez ORM-a. Kolejny przykład i to jest jedna z takich większych, powiedziałbym, pułapek w extra. Chcielibyśmy dokleić jakąś tabelę i być może to się może zdarzyć przy jakimś raporcie, gdzie chcemy dociągnąć dane z czegoś innego. Tu możemy założyć, że skoro to jest już lista tablic, tak, lista tabel, to pewnie to przychodzi przez jakąś walidację po stronie drivera, no, bo kto inaczej by to tak zaimplementował? No niestety nie. Okazuje się, że to, co przekażecie tutaj jako argument w tej tablicy, będzie bezpośrednio wklejone do SQL-a, którego używacie na żywca, więc jeżeli wkleicie tam jakieś inne zapytanie, tak jak ja zrobiłem tutaj, to ORM będzie bardzo szczęśliwy i zwróci wam wstrzykniętego użytkownika w tym wypadku. Jak widzicie, tu jest podstawiony user inject. To jest tutaj username przeze mnie wygenerowany, który tylko pasuje nazwami pól do tego, czego się spodziewał ORM. A to jest przykład paskudny, znaczy poprawnego użycia. No, paskudnie to niestety wygląda, ale tak się poprawnie w PsychoPG2 escape'uje nazwy tablic. Czyli korzysta się z PsychoPG2, SQL Identifier, nazwa tablicy i to jest skonwertowanie do tekstu z użyciem połączenia z bazą danych, żeby to zostało poprawnie skastowane. No i custom expressions, to są te elementy, w których definiujemy własne struktury języka. Tam jest taka składnia polegająca na tym, że mamy template, do tego template'u są wstawiane wyrażenia oraz dodatkowe argumenty. I tutaj ważne jest to, że defaultowo expressions, czyli te wyrażenia są przepuszczone przez escaping, więc nie przepuszczamy ich jeszcze raz, bo wprowadzimy błąd. Natomiast extra nie są przepuszczane przez escaping, więc je przepuszczamy sami przez escaping. Jeżeli tego nie zrobimy albo pomylimy, co przepuszczamy lub co nie, to wprowadziliśmy właśnie SQL injection. I podobnie extra z SQL to jest funkcja, którą się definiuje w ramach takiego wyrażenia. Ona wygeneruje to, co łyknie nam driver postgresowy i w niej też extra kontekst nie jest przepuszczony przez escaping i to jest nasz obowiązek przepuścić to przez escaping. Natomiast odnośnie samych tych klauzul extra, to w dokumentacji Django deweloperzy proszą, żeby tego nie używać z tego powodu, że chcieliby, żeby zwykły ORM i query sety na zwykłym ORM-ie były w stanie wszystko zrobić, więc proszę, jak nie możecie czegoś zrobić zwykłym customowym query setem, to załóżcie dla nas ticket, oznaczcie go tam specjalnie, my się nim zajmiemy i proszę usuńcie kiedyś to, bo my tego interfejsu już nie rozwijamy.
Więc jak widzicie w ogóle u siebie w aplikacji użycie Extra, to prawdopodobnie trzeba się zastanowić, jak z tego zejść, bo Django już tego nie chce wspierać. Jeżeli chodzi o Custom SQL-a, to jest przykład bezpośrednio z dokumentacji Django. I co to tak naprawdę jest? No wyciągamy z naszego, wyciągamy połączenie do bazy danych z DjangoDB, tworzymy kursor i na tym kursorze wykonujemy execute i pobieramy wszystkie tam, wszystkie tuple, które są wynikiem tego zapytania. To jest nic innego, jak wyciągnięcie drivera spod spodu, spod Django, tego co używa ORM. Zatem z mojej perspektywy customowe SQL to jest jednoznaczne z użyciem bezpośrednio CyclePG2 w przypadku Postgresa. W przypadku innej bazy danych proszę sprawdzić, co, jak udokumentowany jest wasz driver. Natomiast wszystko, co mówię, się pewnie powinno mapować. Tu jest poprawny przykład użycia kursor execute'a. Widzieliśmy go już między innymi wcześniej, czyli nie bierzemy %s-a ani %s-a w tej formie słownikowej w pojedyncze apostrofy i przekazujemy jako drugi parametr do execute'a parametry tego SQL-a. Czy to w formie tupla dla tej pierwszej składni lub słownika dla tej drugiej. No teraz, natomiast teraz pytanie, na ile sposobów można to spieprzyć? Ja znalazłem 6. Także oczywiście można po kolei. Można otoczyć obydwa przykłady pojedynczymi apostrofami, to jest SQL injection. Można zastosować interpolację Pythonową poprzez procent, to jest też SQL injection. Można zastosować operator konkatenacji plus, to jest też SQL injection. Można zastosować f-stringi z Pythona, to też będzie SQL injection. I można zastosować metodę format na stringu, to też jest SQL injection w przypadku tej metody. I to jest przykład bardzo złego, źle zaprojektowanego API. To jest takie API shotgun w stopę. Dlaczego? Ponieważ parametry są opcjonalne i tego po prostu szukajcie w swoich aplikacjach, bo możecie nie pracować na tym interfejsie, ale ktoś może podobne budować w pracy do czegoś innego na innym poziomie, które się sprowadzą do tego samego, więc unikajmy takiego API, w którym można sobie strzelić w stopę. Parametry są opcjonalne i jaki to ma skutek? Jeżeli one nie byłyby opcjonalne, jeżeli ktoś by powiedział, tutaj trzeba zawsze coś podać. Ja wiem, że istnieją zapytania SQL-owe, w których nie musimy podawać parametrów, czy to będzie jakiś update, czy nasłuchiwanie na jakieś notyfikacje od bazy, czy cokolwiek innego. Czy nawet jakieś, no nie wiem, cokolwiek, jest tego masa. Jakieś altery, ady i tak dalej. Wszystko można to łyknąć. Ja bym się nie obraził, jeżeli musiałbym tam w takim wypadku po przecinku podać pustego tupla. Albo pustą tablicę, czy pusty słownik. To nie boli, a byłoby explicit powiedziane, że hej, ja wykonuję SQL-a, który nie ma parametrów. I wiem, że się nie pomyliłem, że chciałem wykonać tego SQL-a, ale zamiast przecinka zrobiłem interpolację pytonową, więc wywołałem funkcję z jednym argumentem, to pyton mi krzyknął, hej, ta funkcja ma dwa argumenty. Byłbym ochroniony przed potencjalnie wprowadzeniem tego błędu, a w tym momencie nie jestem, to zostanie po cichu łyknięte. I doprowadzę to do takiej sytuacji, gdzie jeden znak dzieli poprawne użycie od SQL injection. Ten przykład na górze jest poprawny, ponieważ jest tu przecinek, a ten przykład na dole to jest SQL injection, bo jest tutaj procent i to jest interpolacja stringu w Pythonie, więc pomija escape'owanie parametrów. Dla mnie to jest przerażające tak naprawdę w tym designie. Ja teraz dynamiczne zapytanie, gdzie trzeba trochę zapomnieć o tym, co mówiłem wcześniej, bo tutaj się reguły odwracają. Na czym to polega? Kursor execute się nie zmienia, czyli jeżeli chcemy przekazywać parametry do SQL-a, to dalej robimy to w ten sam sposób. Zmienia się natomiast budowanie wszystkiego innego. Jeżeli chcemy dostawiać dodatkowe tabele, dostawiać kolumny, czy dostawiać jakieś elementy samego języka typu limit 13 i tak dalej, to stosujemy do tego CyclePG2 SQL i nasze zapytanie budujemy, instancjonujemy obiekt SQL SQL, on przyjmuje ciąg znaków. Tutaj możemy podawać nasze parametry w takim formacie, jaki kursor execute będzie później oczekiwał. Natomiast te elementy, które chcemy dynamicznie dostawić lub dokleić, stosujemy taką składnię jak z formatu Pythonowego, czy jak z metody format. I wywołujemy metodę format, tylko uwaga, bo string format to nie jest to samo co SQL SQL format. Tutaj jest
ten problem, żeby zawsze mieć pewność, że wołamy to na tym SQL-u, a nie wołamy tego przypadkowo na samym stringu. Następnie same nazwy tabel escape'ujemy identyfikatorami, a wszelkiego rodzaju literały escape'ujemy SQL literal. I w ten sposób, tylko i wyłącznie w ten sposób budujemy dynamicznego SQL-a. Jest to może trochę skomplikowane, ale to jest jedyny taki bezpieczny sposób. Oczywiście mimo to i tak dobrze jest robić whitelisting tych parametrów. Dobrze jest to zawsze stosować, ale stosujmy też whitelisting on top of it. Można też stosować dodawanie, którego mówiłem, żeby poprzednio unikać, ale tutaj jest ta sama reguła. Nie może to być string add, tylko musi to być add na metodzie SQL. I to samo tyczy się joina i w poprzednich przykładach, jeżeli byśmy używali string joina, to na SQL, SQL też jest join. Można się kłócić, czy to jest dobry, czy zły design, bo z jednej strony, jeżeli ktoś jest przyzwyczajony do korzystania z formatu w Pythonie, no to fajnie, bo ma ten sam interfejs. Z drugiej strony może byłoby lepiej, jakby to się różniło i nie wiem, żebyśmy wizualnie mogli odróżnić, że hej, ktoś się tu pomylił i zastosował format, który jest tak naprawdę wektorem ataku dla nas, a nie ten, który jest bezpieczny w użyciu. I tutaj przechodzimy do przykładu SQL Alchemy. Umieściłem go tutaj jako przykład fajnego API, bo uważam, że jest dobrze zaprojektowany. Oczywiście są miejsca, gdzie w SQL Alchemy możemy sobie zrobić SQL Injection. Mimo, że deweloperzy się bardzo starają, żeby to się nie działo. Przykładowo, gdzie to się może zdarzyć? Wszędzie, gdzie musimy jakieś bardziej złożone operacje wykonać, jak filtrowanie, having, czyli jakieś analityczne funkcje, distinct, grupowanie, jakieś sortowanie wyników po jakimś polu, być może zdefiniowanym dynamicznie i tak dalej, tego jest dużo więcej. I mamy dobry default. Mamy zapytanie z użytkowników i tutaj próbujemy sobie zrobić custom order by z SQL injection, czyli tam posortuj mi po ID, a po przecinku wykonaj mi jeszcze takie select 1 as ID i daj mi wszystkie wyniki. I SQL Alchemy nam pięknie mówi, hej, ja nie wiem, co to jest, to ID coś tam, bo ja nie widzę żadnej kolumny ani referencji, która temu odpowiada. I tutaj jest fajna rzecz, bo dali nam od razu shotguna, którym sobie możemy strzelić w stopę. Otocz to tekst i zadziała. No to fajnie, otoczymy to tekst. Jak otoczymy to tekst, to oczywiście wykona nam się dodatkowy SQL i mamy injection. Natomiast to nie jest diss na nich, bo ja uważam, że to jest świetne z ich strony, że by default tego nie pozwalają robić i każą wam to zrobić explicit. Natomiast jeżeli szukacie bugów, to poszukajcie, gdzie ktoś używa SQL Alchemy, gdzie używa tekst i sprawdźcie, czy on przypadkiem tam nie przepchał parametru od użytkownika, bo to jest SQL injection wtedy, mimo że twórcy biblioteki dobrze to zaprojektowali. I to też ciekawe, sprawdźcie, z jakiej wersji SQL Alchemy korzysta, bo przed wersją pierwszą to tekst nie istniało. Więc być może jest po prostu taki raw SQL injection jeszcze w jakichś starszych, nieaktualizowanych aplikacjach. Natomiast to jest dobrze zaprojektowany interfejs i chciałbym, żeby więcej takich było. Jeżeli mielibyście coś z tego zapamiętać wszystkiego, ja wiem, że SQL to nie jest przyjemny temat, to nie używamy generalnie wszystkich metod pytonowych operacji manipulacji ciągami znaków. Czyli żadnego procent parametry, kropka format parametry, fstringi parametry, konkatenacja operatorem plus, nie otaczamy procent z pojedynczym apostrofem, nie ufamy danym od użytkownika innych aplikacji, stosujmy whitelisting, róbmy przeglądy kodu. Dynamicznego SQL unikamy. Jeżeli nie ma opcji, to używamy PsychoPG2 SQL albo jakiegoś naprawdę dobrze zaprojektowanego ORM-a, który nam utrudni potknięcie się. I z mojej strony to jest wszystko. Jeżeli macie jakieś pytania, to chętnie posłucham. Na zbindowane parametry to pytanie, czy po stronie samej bazy danych, jak masz zapytanie preparowane? Powiem tak, zastanowiłbym się, czy no bo problem z preparowanymi zapytaniami jest wtedy, kiedy mamy connection pooling.
z tego powodu, że no, tworzymy w bazie jakąś instancję czegoś, co nazwaliśmy i to jest per nasze połączenie. A jak mamy connection pooling i coś multiplexuje różne połączenia na jednym łączu SQL-owym, to baza nie wie, że to de facto są dla aplikacji na przykład dwaj osobni użytkownicy, więc mógłbyś wtedy powiedzmy dropnąć to zdefiniowane, tego zdefiniowanego SQL-a drugim użytkownikiem, bo oni współdzielą to samo połączenie i zdefiniować swoje trochę inne. To jest taka rzecz, która mi przychodzi do głowy i między innymi dlatego mało kto korzysta z, i dlatego drivery jeszcze się do tego nie dostosowały, mało kto korzysta z tych preparowanych zapytań, ponieważ jak większość z was pewnie wie, przy Postgresie zwykle stosuje się PG Bouncera, żeby skalować połączenia i przy PG Bouncerze bardzo trudno jest używać przy jakimś sensownym setupie używać tych preparowanych zapytań z tego powodu, że właśnie no, on musi flashować je wszystkie, żeby zapewnić czysty stan, że ktoś nie podrzuca ci właśnie takich zapytań. Ale jak masz gdzieś jakiś własny, customowy connection pooling w aplikacji i korzystasz z zapytań preparowanych, to takim wektorem, który byś musiał sprawdzić jest właśnie to, czy ktoś ci nie podmienia, wiesz, nie redefiniuje ci tego zapytania na tym samym połączeniu, ale to jest już to byłoby już trudniejsze do znalezienia i wyeksploitowania niż takie typowe SQL injection. No tam... no, jeżeli nie zrobisz tego błędu, o którym wspominałem, czyli... Ojejku, mogę się cofnąć? Nie mogę się cofnąć. No poczekaj, chyba mi się udało. To, co wcześniej pokazywałem, jeżeli nie popełnisz tego błędu, że otoczysz procent S pojedynczym apostrofem, bo w tym pierwszym przykładzie driver przepuści ten parametr przez escaping. Natomiast tutaj te pojedyncze apostrofy po stronie zapytania wprowadzamy SQL injection. Więc jeżeli przepuścisz to przez driver i nie popełnisz błędu w SQL-u, to tak, to powinno być bezpiecznie, zakładając, że nie ma błędu w escapingu, jaki ma driver zaimplementowany. Okej, to są dwa pytania, jedno ode mnie, drugie od kolegi. Pierwsze, robiłeś SQL-a na stronie SBS-u? Nie, nie robiłem SQL-a na stronie SBS-u. Szkoda. Cześć, mam pytanie, jak autorzy ORM-ów motywują to, że drugi argument do execute jest opcjonalny, a nie obowiązkowy? Wiesz o tym? Wiesz co, nie szukałem, natomiast tweetnąłem ten przykład ze SQL Alchemy. Z takim disclaimerem na dole, że hej, ja wiem, że ten escape hatch jest bardzo potrzebny, bo to, co oni zrobili, jest potrzebne. Czasami potrzeba wrzucić takiego tekstowego SQL-a i jesteśmy świadomi, on pochodzi od nas i to wydajnościowo ma sens i logicznie ma sens. Napisałem, hej, mam świadomość, że to jest tam potrzebne, ale i tak było to dla mnie śmieszne, że daliście tego shotguna. No oni powiedzieli, no wiesz, no ale no, zanim przeczytali tą odpowiedź, no wiesz, no ale no, ten escape hatch jest tam potrzebny, no wiem. I co, teraz powiesz, że to może zaatakuj kursor execute, który jest tak zaprojektowany, no i podali numer PEPA. I to jest gdzieś jakiś stary Python Extension Proposal, w którym to było zdefiniowane. Przyznam się szczerze, że go nie czytałem. Jeżeli jesteś zainteresowany, to odezwij się do mnie po. Znajdziemy tego tweeta, znajdziemy tego PEPA i możemy na niego popatrzeć, bo podejrzewam, że tam jest jakieś wytłumaczenie, a może ktoś tego nie badał. Chętnie na pewno to sprawdzę i być może do zaktualizowanej wersji gdzieś na następną konferencję to tą argumentację umieszczę, ale dobre pytanie. Halo? Ja mam pytanie i zacznę od tego, że nie jestem specjalistą od SQL-a, ale zapytałbym, czy możliwe jest, czy możliwe są jakiekolwiek detective controls? Czy możemy wykorzystać jakieś kanarki, tokeny kanarkowe albo cokolwiek, żeby nam się coś pojawiło? Jeśli się SQL injection pojawia i czy dobrze czuję, że nie, bo każde takie wywołanie to jest de facto wywołanie legalne polecenia SQL-owego na bazie. Mogę trochę o tym powiedzieć, tak. Oracle ma pewne rozwiązania, w które no, ja osobiście nie wierzę. Mają takiego aplikacyjnego firewalla, który stosuje machine learning i analizuje ruch między aplikacją i bazą danych i jak widzi SQL-a, który mu się nie podoba, to mówi basta, nie? Jest to jakieś podejście, dopóki nie przyjdzie do ciebie manager o 3 w nocy i nie powie, że on potrzebuje raport na teraz, a to narzędzie ci powie nie. chodziły mi po głowie takie pomysły jak opcjonalne wyłączenie parsera, bo mam taki pomysł, tylko nie podeszłem jeszcze do implementacji tego w Postgresie. Chciałbym mieć możliwość fizycznie wyłączenia parsowania SQL w bazie. Wtedy jeżeli bym sobie spreparował statement,
i kontrolował w aplikacji, kiedy mogę parsować, a kiedy nie mogę parsować, to w teorii nawet jakbyś próbował coś zmodyfikować, to baza nie umie SQL-a już, umie tylko tego, co ją nauczyłeś. Nie robiłem tego, więc tego teraz nie możesz zrobić. Można byłoby się pokusić w implementacji gdzieś na warstwie drivera, jakiegoś checksummingu albo po stronie bazy doimplementować takiego extensiona, który by się upewniał, że tylko podpisane przez ciebie na przykład SQL-e mogłyby być wykonywane, ale nie jest mi wiadomo, czy ktoś coś takiego próbował zrobić. Wiem, że myśmy o tym z kolegą rozmawiali przez pewien czas, ale no, nie podchodziliśmy do implementacji tego. Mhm. Preparowane zapytania. Procedury składowane to są rzeczy, które się najbardziej nasuwają. A jeżeli, czy jest możliwe, nie wiem, obejście ORM-a jakieś, inaczej, jak dane są deserializowane i ORM tam odbiera te dane użytkownika i przesyła do takiej kwerendy albo do czegokolwiek tam, czy można, nie wiem, to w jakiś sposób wykorzystać, obejść te sanityzację tych danych? Kiedy ORM sam to robi, tak. Można znaleźć miejsca, gdzie tego nie robi, bo czasami się zdarzają. Można znaleźć miejsca nieudokumentowane. Przykładowo jak ten deweloper ze SQL Alchemy troszeczkę się na mnie zdenerwował, to mówi, że oni mają tam takie smoki w dokumentacji, które wstawiają w miejscach, gdzie się może raw SQL pojawić i wszyscy są ostrzeżeni, że tam nie wolno, że tam trzeba uważać. Jak mi to pisał, to w tym samym twecie po trzech kropkach napisał, że właśnie zaraz kilka miejsc, gdzie zapomniał tego dodać, nie? Więc nie wiem, czy to ci odpowiada na pytanie, bo ty się pytasz o konkretną rzecz, jeżeli chodzi o przepływ serializacji w Django i ja osobiście nie znam takiego przykładu, jak to można bezpośrednio wykorzystać. Podejrzewam, że można coś kombinować, nie wiem, jeżeli są błędy na pewno w samym ORM-ie. Ja nie próbowałem eksploitować od strony ORM-a, raczej szukałem miejsc, gdzie większość programistów może się pomylić, takich bardzo realistycznych, bo myślę, że to jest takie low hanging fruits i to będzie w każdej aplikacji. Większej. Ktoś coś? Okej, dobra. W takim razie dzięki ci wielkie. Dzięki. Dążę po pakiecik dla ciebie. No, mogłem wpisać to Adam W jednak na tym dyplomie. Nie skojarzyłem, wiesz? A ja tobie oddam komputer. Okej, wymienimy się. Dobra. To mamy jeszcze chwilę. Dawid. Masz Maca? Okej, będzie działać.